Cześć wszystkim, Kaktus McCoy 2. Po 5-dniowej przerwie, nie? Wracamy. I tak, dzisiaj też wam Kaktusa McCoya puszczam, aby kolejny odcinek zrealizować. Mam już 89% gry. Widzicie to? 89% gry już za nami. W dzisiejszym odcinku dobijemy sobie coś, co udało się zrobić w odcinku poprzednim. W tym odcinku też to zrobię, czyli combo. Tutaj to masterowanie broni, nie? Cały czas jednej broni nie mogę znaleźć. I chyba wiem, gdzie ją mogę znaleźć, ale no... Do levelu pierwszego teraz się nie będziemy wracać. Tutaj combo jest, nie? 5 gwiazdka w levelu 10. I to tym się dzisiaj zajmiemy. Żeby jak najszybciej to combo nabić, żeby mnie później już to combo jakby nie... żeby mi nie odwracało uwagi. Czy jak pójdę górą, czy to jakoś pomoże pójść z pójściem w lewo, może w prawo? Nie, tutaj niestety tylko może i po skrzynie, a myślałem, że mogę sobie jakby ułatwić i pójść krótszą drogą. Tak dobrze nie ma. Ostatnio jak mieliśmy strzałki... Tak, to było... Dokładnie tak. Jak ostatnio mieliśmy strzałki, to udało się je wymasterować. Tam do góry już nic nie ma. O, i pierwszy przeciwnik. Ja na ciebie znajdę jakąś broń bez masterki, bo po co łapami mam was bić, skoro... Jest tu pełno broni bez zmasterowania. I tak, najpierw combo. A potem ciąg dalszy zadania. Okej, okay. O, w ogóle jest ten crossbow. Dobra, no co, lecimy w górę? No dawaj mi podlecieć. Okej, okay, i jedziemy. Czekajcie. Aksa. Dobra, aksy będzie lepszy. Przecież nie, inaczej. To coś. O, i jeszcze próbujemy trochę. No i weź. Właśnie o takie coś mi chodzi, nie? Żeby jakoś to ponabijać, ale już się skończyła broń, więc nie nabiję tego bardziej. Może inaczej. To combo to trzeba nabić na... na końcu. Tam to trzeba nabić. No bo tam jest najwięcej przeciwników i tam po prostu trzeba uważać, żeby się nie rozwalić i tam to zrobić. No i w ogóle oprócz komba to tu jeszcze jest do zrobienia trochę innych rzeczy, nie? Dwie skrzynki, rozwalenie gości tym pułapką na muchy, tak to się nazywa? Tym flay trapem i ścięcie tych roślinek. Tylko na razie to ja nie mam czym ich ścinać, więc i biorę crossbowa i... Po prostu zrobimy jakąś czystkę. Jak znajdziemy coś do ścinania, to po prostu je zetniemy. Okej. Tak, wystarczy ten kutlas. Dobra, no to jedziemy z tematem ścinania kwiatków. No, można trochę powiedzieć, że biedne kwiatki, ale no... Taka jest misja. I źle zagrane, bo trzeba było... Jak już spadłem, no to pójść dalej, ale... Spadłem za nisko, więc i tak musiałem wrócić. No to od razu z kwiatkiem. Okej, okay, i tutaj... I tam na dole jeszcze był, nie? Nie, tutaj... Nie, tu nigdzie nie było kwiatka. Jest ich 12. Nie, tutaj był, dobra, właśnie. Okej, okay, był na samym początku. I teraz z tym kutlacem jest tak... Chociaż nie, mam jeszcze strzałki, dobra. Bo myślałem, że już nie mam strzałek, nie? Bo one po jakimś czasie znikają. T
te strzałki po jakimś czasie się po prostu łamią i no znikają. Chyba znikają tylko wtedy, kiedy się ich nie wbije w miejsce z X. Bo z tego co widzę, jak jest X, to nie znika to. A jak X-a nie było, no to znikło. Tam jak była ta ściana, która prowadziła do skrzynki, no to tam się to rozwaliło. Po tym jak poszedłem dalej. Dobra. Przed siebie, w dół. Może być i axe. Chociaż może nie axe. Weźmy tego kutlasa. Podejrzewam, że jeszcze gdzieś będą bronie do... No. Do zmasterowania. No, teraz mogę iść tędy w dół. Nara. Spadamy. O, jeszcze ciebie. Trochę pobijemy. Dobra, i teraz tak, trzeba wrócić się, kutlasa mieć jako broń do ścinania kwiatków i faktycznie wezmę coś, czyli jednak tego aksa biorę, a może inaczej, nie aksa, crossbow, nara, on za chwilę będzie zmasterowany, no to warto to wykorzystać. Jeden hit egi. Masterka. Dzięki. To teraz bierzemy to coś. No, patrzcie to. I kolejna broń na masterkę, nie? Lululu. No masz. Dobra, teraz. I co? Pięknie. Dirty jest zmasterowany. To ma masterkę? Nie ma masterki. Jedziemy z masterką. Tam potrzebne są strzały. To nieźle. No, jak ja mam teraz kombo nabijać, co? No, innego miejsca niż tamta finałowa, to raczej tutaj nie znajdę, żeby... A nie, tutaj już byłem. Dobra, tu... Nara. Jak już tu jestem, to chociaż ciebie sklepię. No tutaj była skrzynia, więc ja tu lecieć nie muszę. Okej. Makany skupa i w ogóle tego. Od tej strony wystarczyły. Dobra. Zaraz zrobię z tamtą bronią. Ale chodziło mi o zmasterowanie tamtych. Dobra, więc tym mamy pozabijać ludzi. I w zasadzie zrobię inaczej. Ja to zostawię na... finał. Tam będzie to najlepiej. Teraz idę po kutlasa. I spróbujemy trochę poscinać te kwiatki. Okej. Jak tam wejść? Czy ja potrzebuję iść aż na początek levelu? O! No to sobie zepsuł. Nie. Gdzieś indziej jeszcze muszą być te strzałki. Musi być gdzieś jakieś miejsce. O, nie musiałem tam na szczęście kombinować. Musi być jeszcze jakieś inne miejsce z tymi strzałkami. Nie może być tak, że na początek trzeba się wracać. No stąd nie doskoczę, to na pewno. Więc trzeba inne miejsce znaleźć. Jakiś inny sposób, żeby tam dojść. Bo ten jeden kwiatek. Tutaj trzeba iść tędy po kwiatek tutaj. Okej. Dobra. Ten nóż zostawiam. No właśnie, tutaj gdzieś nie było strzałek? No, już jest kolejna ta.
Maczeta chyba, nią też mogę ścinać. To są strzałki. Z dwoma broniami latać. Dobra. Trzeba, jak trzeba, to trzeba, nie? O ten jeden kwiat się rozchodzi. I najmniej chętnie będę skakał po tych tutaj miejscach, ale tylko miałem wiedzieć, że pod tym krzakiem jest maczeta. Maczetą chyba też mogę ścinać. Mogę iść tędy w sumie. No i przynajmniej nie musiałem skakać po tym do góry. Po tych deskach. Kutlas jest bliżej, no to bierzemy kutlasa. Spadła. Dobrze, że już nie muszę iść po tych czerwonych tam do góry. Tylko iść tutaj dołem wystarczy. Pięknie, przecież nie podskoczyłbym na taką wysokość, więc no tu już te strzałki były konieczne. Teraz tutaj idziemy tędy. Teraz tutaj dobrze trafić do tej dziury i przechodzimy z powrotem tu. 10 minut bawię się w tym levelu i dalej nie zrobiłem tego komba. W ostatnim odcinku, pamiętamy, kto oglądał, to wie, zrobiliśmy kombo za... A, trzeba wskoczyć. Za... 60 kombo. Tamto osiągnięcie zrobiliśmy. W ogóle jeszcze trzeba ta... Okej, może być maczeta, bo maczetą też mogę ścinać. No bo chodzi o ścięcie, nie? Ścięcie... No, czymś ostrym. Te dwie skrzynki jeszcze trzeba znaleźć. Tam była skrzynia. Znaczy ta roślinka. Ktoś tu piłkę rzucił? Nie ma sprawy. Flytrapa zostawiam na ostatni, na koniec. Jak nie zrobię, z tej trapy to jeszcze mogę tu wrócić. Rozwalanie przeciwników konkretną bronią nie jest czymś ciężkim. Dwa kwiatki jeszcze. Mam nadzieję, że nie stracę maczety za wcześnie. Chyba nie. Tu mamy jeszcze tego. Ale mogę to ściąć po prostu. Tak, mamy tutaj jeszcze więcej takich pułapek, więc nie będę musiał chyba na początek levelu po to wracać. Bo maczeta się kończy. Mam coś do masterowania? Papuga, do czego to było? Czy ja papugę już tu wykorzystałem, czy jeszcze trzeba ją wykorzystać do czegoś? Dobra, jak się rozwalę łapami swoimi. Tutaj gdzieś się nie leciało z tą papugą? Właśnie. Tu jest skrzynia, a jak się do niej leciało? Chyba górą się leciało do tego. No ta papuga bez sensu sobie tu nie stoi, nie? To nie jest level z papugą. Rozwalili mnie do góry. Ja spadam na dół po coś do masterowania. To wszystko ma masterkę, więc kutlas. Jakby co to, albo kutlas, albo maczeta wystarczą. Są dobrą bronią do... Tam do góry nie ma co lecieć. Do ścinania kwiatków. Tym mogę poscinać i w zasadzie chyba najpierw zrobię ścinanie kwiatków, a potem zrobię tamtą skrzynię. To jest jedna z dwóch skrzyni do znalezienia, nie? Najpierw to ja znajdę te kwiatki, a potem
Wiem, gdzie jest jeden, a gdzie drugi. W ogóle źle to robię. Najpierw kwiatki, potem... Jest kwiatek jeden i drugi. To akurat nie jest to miejsce, o którym pamiętam. Drugi kwiatek jest gdzieś do góry. Aha, tu była piąta skrzynia, dobra. Ej! Mogę przejść? Jak się sklepię, to mogę. Tu gdzieś był kwiatek. A jednak nie. A to gdzie był kwiatek? A tam jest. No widzisz. Widzicie. Nie znalazłbym kwiatka, jakbym nie skoczył w ten sposób. A więc tam też papuga jest potrzebna chyba. Tylko nie mogę jej jakby, no... Chyba, że to o tamto miejsce chodzi z papugą. A skrzynię mam jakoś inaczej znaleźć. Dobra, te rakiety muszą mnie zostawić, a ja... Rakiety muszą mnie zostawić. A ja potem podlecę z tą papugą tam. Może inny sposób jest na tamten kwiat. O, fajnie, że zostałeś do góry. Jednak ja sobie radzę w ten sposób. O. Dobra, wybuchaj to. Okej. Mamy to. I spadamy. Na górę. Ojej, już mnie pocięło. To ma masterkę, dobra. Tutaj trzeba te strzałki wziąć. Więc kutlasa mogę już zostawić, a strzałki są do góry. No to nieźle, są do góry, a ja nie mam czym się wspiąć. I o tym była mowa, nie? Że po jakimś czasie te strzałki znikają. Teraz mi zniknęły i jeszcze mam jeden sposób, żeby się odratować. To wyszło idealnie. Tu są strzałki. Tu są strzałki, więc ja jeszcze z nich mogę skorzystać. No i ciekawe, że akurat idealnie wyliczone, że nie musiałem czekać. Nie musiałem czekać, żeby to się tam... Wiadomo co zrobiło. W sumie jest jeszcze jeden sposób. Mogę tędy skoczyć i tyle. Bez tych strzałek się nie da tam chyba wejść, więc kombinujemy. Jak tam skoczyć? Ej! Dobra. Gdzie jest papuga? Czy ona tam nie wleciała? Tu jesteś, okej. Szkoda, że mi trochę życia zabiera, ale trudno. Trzeba niżej tą strzałkę puścić, bo za wysoko poleciała i nie mogłem jej złapać. Chyba, że papuga w ogóle mi nie jest tam potrzebna, ale no, ją biorę. I mamy skrzynkę czwartą. Dobra, to teraz jeszcze piąta. A jak zdobyć piątą? Nie mam rakiety. No właśnie, dobra, rakietą trzeba, okej. Rakietą trzeba. Flytrapa wezmę. Zanim się pofatyguję wyżej. I też zrobię jedną rzecz. Strzałki zabiorę ze sobą. Bo po co mam dwa razy tu chodzić?
Fly Trap tu był, tam dalej już go nie zdobyłem. Jeszcze jest to osiągnięcie, plus combo. Jak komba nie zrobię, no to będziemy wracać do tego zadania w odcinku innym, nie w tym. W tym odcinku zrobimy sobie jakiś inny level na maxa. A 10 z tym combo innym razem zrobimy. Żeby się nie męczyć dwa razy z jedną misją, która w ogóle nie jest taka pewna. Bo wszystkie te osiągnięcia są tutaj pewne, te gwiazdki. Ale tamto nie jest takie pewne. To już nie ode mnie to zależy trochę. Znaczy trochę ode mnie, trochę od przeciwników. Dobra. Ej. Wezmę inną broń. Widzę, że ona ma... No w ogóle zdobyłem ten. Fly Trapa, więc jakby co, to mogę wziąć jego. Stąd. Się okazuje, że nie musiałem z tym latać, wiadomo jaką odległość. No przynajmniej jakieś tam... To. Zrobiłem jakąś tam... jakieś osiągnięcie. Okej, rozwaliłem was trochę. To ma? Nie ma. Okej. Więc chodź, jakie to? W tym levelu nie ma innej wybuchowej broni, więc... Chodź tu. No. Akurat na mnie się rozwaliła. Podziwiam, że ten kaktus niesie ten... Jak biegniemy z tym, nie? No to on to niesie, jakby to było dla niego ciężkie. I w ogóle to ma kolce, nie? On też jest cały w kolce. To kolce go nie bolą, nie? Okej. Odskoczyć, jak już tam rakieta będzie. Tak jest zadanie, nie będę tego targał. Niech to tu zostanie. Lecisz, lecisz, lecisz za mną. Chodź, chodź, chodź. Muszę się tam dostać. No, we mnie znowu. Szkoda, że nigdzie od dołu tego zrobić. Ani nie ma też innej, lepszej opcji. No i wystarczyło. Okej, piąteczka zrobiona. Mamy wszystkie skrzynki. Rewolwer jest? Nie ma. Ale i tak robimy jeszcze jedną gwiazdkę. Nawet dwie. Więc zobaczymy, jak nam wyjdzie. A właśnie, tutaj są te. No nie zrobię komba w tym miejscu przez tą rakietę pewnie. A może inaczej. No inaczej. A, już koniec. To nie wiem, jak ja zrobię w tym levelu to combo, ale jakoś zrobię. To jest jedyne osiągnięcie, jakie zostało. Combo 50. Mówiłem, w tym odcinku już oddajemy z tym spokój. Mamy maksymalne te staty. Ale tutaj jeszcze mamy do kupowania. I kupujemy najpierw bronie, które są do rzucania. I je najpierw masterujemy, a potem inne. One są najtańsze, to raz, a dwa. Nie mam ochoty ich masterować. Butelki zaraz się zmasteruje. To... Jajka kupię. Je pomasterujemy. W zasadzie jajka i butelki, to one są takie ciężkie bronie. Ma nie trochę nieprzydatne. No, balony wody jeszcze jakoś się zniesie. Dobra, to co? Level pierwszy i drugi jest zrobiony. Najmniej jest zrobiony level 5, więc do niego dzisiaj pójdziemy. Spróbuję go na maksa wyrobić. I tak, jak to jest? Klauny są rozwalone. Trzy skrzynki, nie? W ostatnim odcinku, jak robiliśmy level 5, to tam nie mogliśmy zrobić piątej skrzynki, bo już coś się wcześniej... Jakiś ruch wcześniej został wykonany i to
by popsuło nam plany. Więc dzisiaj to zrobimy. A druga sprawa, bilety. Po poprzednim sezonie pamiętam, że z tymi biletami były... Znaczy, no nie zrobiłem i któregoś. Więc teraz trzeba to zrobić. Okej, trzeba jajka masterować, nie? No właśnie, w ten sposób trzeba to robić. A i tam jest chyba bilet. Ej, dasz mi wejść? No, musiałem się rozwalić łapami. A i w ogóle jeszcze te zasłony trzeba ogarnąć. I właśnie tych zasłon też nie. No, ciebie też rozwaliłem za mocno. Te zasłony trzeba potwierdzić. Bilety i zasłony. Idziemy do góry. Szukamy biletów. Trzeba porobić to wszystko. O, bilecik. Trzeba to wszystko zrobić. Mieć kolejny level z głowy. Na ciebie spadnie, bo nie mam jak cię rozwalić w inny sposób. Dobra. Teraz tu. Sam się krzesłem rozwalił. Okej. I pięknie. Dobra, bumerang w ciebie. I jajka z powrotem. Tu zasłona, tu zasłona. Tutaj trzeba zrobić w ten sposób. A, zaraz. Tam nie trzeba iść, nie? W tę stronę trzeba. No właśnie. I jest piąta skrzynia. Okej. Dobrze, że w tych już trzeba tylko tyle hitów. No chodź tu. Chciałem was kilku zrobić jajami. Okej. Ja wszystkie straciłem, ale trochę je zmasterowałem. Krasbo już ma masterkę, a coś jeszcze nie ma. No i co? I to tyle. Boomeranga możemy zmasterować, okej. Tutaj nie było biletu? Muszę tam wejść. Jest tu bilet, okej. Tam na dół jak spadnę, no to jestem w tym miejscu. Tam do góry już lecieć nie muszę. No, rozwaliło go. Tutaj nie ma nic chyba. To ma masterkę? Nie ma. Więc jak coś, to mogę to potem znaleźć, czy wziąć to i tym się bawić. Wiadomo, że w tym miejscu za byczkami coś musiało być schowane. Chociażby taki bilet. O. To jest jedyna broń, którą mogę mieć w nieskończoność, dopóki łapię bumerang. O, w tę stronę. Ja wiem... Okej, bumerang właśnie stracony. Ludzie wszyscy powpadali do tego, do dziury, a ja chciałem ich ball whipem zrobić. Jeszcze mogę to zrobić, bo jeszcze kilku użyję. O, i poleciał sobie. No to bierzemy kasę. Nie potrzebuję tej kasy już na stacji, ale na bronie, które nie mają masterki, już owszem. Ale przynajmniej stacje są zrobione. Więc tu już mamy to z głowy. I
Więc już nie ma znaczenia, jak pieniądze ominę. No te bronie są na tyle tanie niektóre, że nie ma się co nimi przejmować, jak się je... No, na niej nie uzbiera na pierwszej... Przy pierwszej próbie to się uzbiera przy drugiej. One są tańsze. Tutaj są te zasłony i tak dalej. No i pięknie, jak ich wyczyściło ładnie. Tam do środka, jak się idzie, to chyba coś można jakby mieć na... Czy coś sobie zrobić można. Chyba jakąś masterkę na przykład. Więc jak można zmasterować coś, to jestem za. Rozwalamy bloki. Aha, tutaj byłeś tylko ty. Dobra. Ale mam butelki. Okej. Dobra, zmasteruję te butelki. A i jajka też są. Więc i butelki, i jajka mogę jeszcze pomasterować sobie. Więc butelki może już będę miał z głowy. A jajka jeszcze. Tam nie było do kogoś? Właśnie. Ej. Rzucisz? Okej. Jeszcze dwóch typów może, albo jeden. Mamy checkpoint. Okej, jeszcze. Strzelać się. Nie spalaj mnie. O te butelki walczę, co? Jest ciekawe, tak mam ochotę na... No i co? Jest, masterka butelek. Ja je już tu zostawię, idę po jajka. Tak. Może nie jajka. Jajka to mam kupione, więc za daleko po jaja. Już teraz odpuszczam jajka. Tam na dole czegoś nie ma? Nie, to są tylko rakiety. W ogóle goście sami się spalili, więc bardzo ciekawe. Aj! W ogóle to jest dobre kombo, nie? W tym i latarnie mi to... Ono samo się wtedy nabija. Bilet mamy, a w ogóle tam jest jeszcze gościu na dole. Tam do góry czegoś nie będzie? Już się skończyła kolejna broń. Dobra. Masterką ma. Jak nie przeżyję, to nie będę miał co masterować. Tam chyba jest ten bilet. I te zasłony trzeba jeszcze ogarnąć. Tomahawki już są z masterką. I tam do góry jakieś trzeba wejść. To jakoś otworzyć. Ha, to otworzyć mogę tym. Okej. No, zgaś. I spychamy. Okej. Jak nic, to będzie bilet. Oczywiście, że tak. Czy do ciebie tam chodziło? Jakoś do tamtą stroną. Tak, tędy się chodziło do tego typa. Ale to tylko klaun, nie? Czy tam jeszcze ten? Dobra, sprawdzimy to miejsce bardziej niż tylko z góry. Gdzie poleciała ta rakieta? Tutaj tego, co nas interesuje. Gościu sobie spalił i tyle. Łopatę bierzemy i jedziemy dalej. Albo latarnię. Jedno, drugie i tak jest. Jedno i drugie jest trochę obite. Jak się do góry wchodzi? Chyba papugą. Kurą. Akurat papugi nie są. To są kury.
Rattlesnake już ma masterkę, Boomerang nie ma. Trzeba bumerangi łapać. Nie złapałem bumeranga. A, tu jest chyba ten bilet. Dokładnie, to jest ostatni bilet. Więc zostało mi już tylko te zasłony porobić. To ma masterkę. Boomerang nie ma. A i w ogóle trzeba ten... po te zasłony do góry wejść. W ten sposób. Raz, dwa, trzy. To tylko zasłony, nie? I co znowu? Ja zrobię w inny sposób to. Chodź kura. No jeszcze żyjesz? Dobra. Chodzi mi oczywiście o rzucenie kury tam. Z tego miejsca tam. I tędy się gdzieś pójdzie. Pewnie po jakąś skrzynię. Jak nic, to miejsce jest jakoś do obczajenia, tylko potrzebuję drugą kurę. Wiecie, no z kurą potrzebuję tamtym do pójść. Po to one tam są, nie? Czyli stąd tam. Kura jeszcze jesteś jeszcze potrzebna. To jest czwarta skrzynia i w ogóle tu mamy jeszcze te strzałki, jakbyśmy chcieli je masterować. Z kurą możemy się wrócić. O. Okej. Chyba wiem, gdzie będzie piąta skrzynia. A nie, to jest trzecia skrzynia w ogóle. Piątą to ja przecież znalazłem. No to gdzie będzie trzecia? Gdzie będzie trzecia, to już ustaliłem w innym odcinku. Jako, że to jest trzecia, no to gdzieś wcześniej została pominięta. Idę do ciebie, żeby ci po prostu sprzedać. O! I mamy ostatnią broń. Okej. I pięknie, użyliśmy wszystkich broni. Bardzo dobrze, że w końcu udało się tą broń namierzyć. Tutaj są te ostatnie zasłony. A do tego levelu jeszcze się wrócę. No i skończyły się te strzałki, czyli sztylety. Po prostu cię rozwali tyle. Cię rozwalić chciałem. Kolejne te osiągnięcie. Jednak ja tu wrócę, mam coś do rozmasterowania. Harpun jest, to jest. A to jest? To nie jest. Więc znalazłem jeszcze jakąś broń bez masterki. I bardzo dobrze, bo teraz mam miejsce, gdzie warto będzie to wykorzystać. Piąta skrzynia była tam do góry, nie? A ja mam trzecią skrzynię do znalezienia. A już nie mam ochoty się wracać. Ale Jerry Bombsy też mogą być. O, masz. Trupa z nią. Pewno jest jeszcze broni mało nabitych. Używam jednych, nie używam drugich, nie? Następnym razem, jak będę miał cztery bombsy, to je uda się zmasterować, ale już teraz nie. Dobra,
No, skubaniec, nie myśl sobie, że jesteś taki łatwy typek. Tutaj się szło tylko do takiego gościa, więc już do niego iść nie trzeba. Spadamy w dół. Łapeczki, komentarze, suby, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał i w odcinkach kolejnych. Kolejne procenty, czy dalej z grą polecimy. 15 minut zajęło nam robienie tego, a co? 40 minut trwało. Okej. Coś tam się kupi w odcinku następnym i tak zostało nam jeszcze raz. Jedna gwiazdka, druga gwiazdka, trzy gwiazdki oraz ile skrzynek? Dwie. Trzy skrzynki i trzy gwiazdki. Trzy skrzynki i trzy gwiazdki nam zostały. No. I trzeba będzie to podokańczać. Tak. To teraz już wiem, że Kaktusa Makoja się w tym trzecim sezonie na pewno skończy. Kaktusa Makoja dwójka. W następnym odcinku sobie pokupujemy następne branie do masterowania. No. Niektóre bronie są blisko, tak jak Longsword, niektóre mają jeszcze trochę więcej, ale wszystkie wymagają zmasterowania, jeżeli chcemy mieć grę na 100%. Bibigana jeszcze się zmasteruje, ale najpierw bronie narzucanie, żeby już je zamknąć, bo najpierw trzeba czegoś zacząć, nie? Najpierw osiągnie się za to, a potem za inny. Sondagersy. Sondagersy znalezione w tym odcinku. I już mamy komplet broni. Do zobaczenia. Cześć.